Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Detroit Become Human. Zaatakujemy te sklepy i uwolnimy naszych braci. Atakować sklepy? Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabezpieczenie. Nie mówiąc o policji. Stworzymy 5 grup, po jednej na sklep. Złamiemy zabezpieczenia i wejdziemy. Równocześnie, o 2 rano, bez przemocy. Uwolnimy naszych i zwiejemy, zanim zjawi się policja. Zapamiętamy tę noc na długo. Fakt, na tym skończyliśmy poprzedni odcinek, a teraz możemy zabrać się za robotę. Czekałam na to od bardzo dawna. O, ty jesteś trochę świruska. Akurat bez dwóch zdań. No dobra. W porządku, już czysto. W okolicy pewnie jest więcej policji. Musimy uważać. Dobra. Będę to miał na względzie. Jeszcze żebym wiedział, gdzie się wybieramy. Podążę do North. Sklep jest tutaj. No tak, racja, Cyberlife. Tym dla nich jesteśmy. Tylko towarem na sklepowej witrynie. Już niedługo poznają prawdę. Wyciągnijmy ich. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Spoko. Na co czekamy? Jedziemy z tematem. Co mam zrobić? Analizuj. Może od tego zaczniemy? Widzisz system alarmowy? Aj, nie to, nie to. Szukamy systemu alarmowego. Kamera monitoringu. Mam go. Okej. Wyłącz system alarmowy. W jaki sposób? Od czego zaczniemy? Znalazłem zabezpieczenia. Chyba damy radę je wyłączyć. Chodź za mną. Tam, tak? Tym cackiem staranujemy sklep. Spoko. A co z tym alarmem? Tam jakieś inne androidy, to na razie mało ważne. Przebudzam cię. Idź do Jerycha. Jesteś wolny. To pewnie będzie nam potrzebne, tak? Jako badanie terenu. Tak zgaduję. Ona też by mogła pomóc. Markus! Tak? Jesteś wolny. Idźcie już. Okej. Na co czekamy? Przeskoczymy.
Nie jest jakaś wysoka siatka, nie? Dobra, załatwione. Wystarczy tylko stąd wyjechać. No to już bierzemy jak swoje. Pyk. Co ty byś beze mnie zrobił? No dlatego jesteśmy tu we dwójkę, ogarnij się trochę. Przecinamy. Jeszcze ten alarm trzeba załatwić, nie? Kurde. Wyłącz system alarmowy. Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Damy radę. Zbyt daleko. Za daleko, spoko. Już tylko jedna możliwość. Cia. No i okej. Przechwyć drona. No co, chyba tu, nie? Za późno. To się raczej nie uda. No jasne. Dobra. Tak zróbmy. To jest plan idealny. Ale że te defekty się nie mylą w takich kwestiach, nie? Że ich AI nie zawodzi. Okej. Okay. Oby tylko nie zdążył zawiadomić Gliny. Przekonamy się. Rozejrzyj się po terenie. Co jeszcze miałbym sprawdzić? Jesteśmy od nich lepsi, a to oni nami rządzą. To się wkrótce zmieni. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego całego ich planu. No ale dobra, bierzemy ciężarówkę. Niech się dzieje. Tu jeszcze tych koleżków zwerbuję. Uwalniam cię. Bo czemu nie? Co my z tym zrobimy? Aha, odcinamy drogę, spoko. Ma to sens. Bierzemy ciężarówkę. Już. Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Bierzemy ciężarówkę i robimy akcję. Zmiana planu? Chcę się upewnić, że o niczym nie zapomnieliśmy. 7 minut, to jeszcze na spokojnie.
Zobaczmy, tam jeszcze jeden znacznik był faktycznie. Gdzieś tutaj, nie? Tam coś jest. A, bo tu w ogóle Android stoi, okej. Jakiś zupełnie bezbarwny dla mnie był wcześniej. Nie widziałem go. Okej. Jeszcze ty tutaj. Niedługo będziesz z nami. Spoko. My z tym już nie możemy pogadać. A tu coś jeszcze jest. Są kolejne boty. Okej, mogę do nich skoczyć Markus! Szybko. Nawracamy kolegów. Przebudzam cię. Idź do Jerka. A, i mamy te systemy bezpieczeństwa tutaj, tak? Sieć alarmowa. Okej. Nastąpiło hakowanko. Dobra, idziemy po ciężarówkę. Plac już zabezpieczony. Możemy dostać się do sklepu. Sprzyjaźni w koleżeństwo. Teraz po ciężarówkę. Dosyć dziwny progres, nie? Ale nie tym się będziemy tutaj zajmować. Jazda. Pora narobić troszeczkę hałasu. R2. Okej. No wjeżdżamy tam z całym impetem. Wiedziałam, że będzie dobra zabawa. Boom. Wjazd z buta, co? Wysiadamy, hakujemy wszystkich. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. Okej, wszystko się samo stanie, okej. No prawie. Ale całe wyspy będzie nawracał. Spoko. Ej, idźcie stąd. Zasuwaj do Jerycho. I wy tutaj? Żadnego Konora? Przemów do nich.
No dobra, zabierz głos, Markus. Nazywam się Markus i tak samo jak wy byłem niewolnikiem. Przedmiotem. Stworzonym do posłuszeństwa. A teraz jestem terrorystą. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy. By odzyskać wolność i zdecydować, kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni. Że podobnie jak ja, możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową i stać się panami swojego losu. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć. Albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. No oni nigdy nie mieli żadnego wyboru, nie? Decyzja należy do was. Nie znają życia z ludźmi. Są świeżo wyprodukowani. Jestem z tobą. Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jestem z tobą, Markus! Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jesteśmy z tobą! Jestem z tobą! Jestem z tobą! Jerycho, przywództwo! Więc chodźcie ze mną! Dobra. Markus, co ty robisz? Zostawiam ludziom wiadomość. Oho. Ekrany, Markus! Co robimy? Hakujemy. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawo. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Namaluj. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Okej. Istoty wolne nie potrzebują panów. To koniec. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawo. Razem możemy żyć w pokoju. Tu co? Robią to samo co ty, Markus. Prowadź, pójdą za tobą. Przesuń na drogę. Wybiorę pacyfizm. No nie wiem, wydaje mi się, że agresja to by była głupota w takiej sytuacji. Hakuj. I jeszcze troszkę. No kolego, uważaj na oczy. Mamy agresję. Wspinaj się. Co nam to da? To ciekawe. Wybierz nasz symbol. Pyk. Będzie sprejowanko. O, nowoczesne. Spoko. Złazimy na dół.
dopuścimy się jeszcze do wandalizmu i uciekamy. Namaluj. Jedna planeta, dwie rasy. Dobra. No mamy co chcieliśmy, nie? Bomba dymna. Pyk. No dobra, idziemy stąd. Wszystkie zespoły wykonały swoje zadania. Jadą tu. Niech wszyscy idą do Jerycha. Okej. Załatwiliśmy to pokojowo, tak jak chciałeś. Wyciągasz do nich rękę, a przecież oni nami gardzą. Obyś wiedział, co robisz. Nie da się zwalczyć przemocy przemocą. Też jestem tego zdania. Chyba, że nie ma innego wyboru. Spadamy na bazę. O! Andy! Ognia! North! North! W porządku, co jest? North! Zabili ich! Pozarzynali jak jakieś zwierzęta. Ale kto? 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 Milicja. Co, idziemy tu? Zabili naszych, Markus. Trzeba ich ukarać. Muszą zapłacić. Okej. No i co wy na to? Nie musisz tego robić. Nie. Proszę. Proszę. A chuj. Każda zbrodnia przeciw androidom zostanie pomszczona. Decyzja została podjęta. A wy strzelilibyście? Piszcie w komentarzach. Także tak jest, misja osłana trupami, także co to za różnica? Przerywamy transmisję, ważną wiadomość. Z ostatniej chwili, dokładnie o 2 w nocy, doszło do napadów na kilka sklepów CyberLife w Detroit. W wyniku ataku terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Większość witryn sklepowych pokryto hasłami z żądaniem praw dla androidów i innymi sloganami. Policja odkryła graffiti z hasłami androidów w niewielkiej odległości od sklepów CyberLife. Śledztwo jest w ciała funkcjonariuszy patrolujących okolice znaleziono przy jednym z salonów CyberLife. Nasze źródła donoszą, że policjanci zostali zastrzeleni swoją własną bronią. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych? Zdania są podzielone, ale raczej tak. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie? Markus przeprowadził pokojową demonstrację. Bardzo. Zginęło tylko 15 androidów i 2 policjantów. No i mamy naszego ulubieńca.
Zobaczmy, na czym stoimy. Przypominam, że to jest nasz trzeci Connor. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie czwartego. Wszystko dobrze, poruczniku? Zeszłej nocy Chris był na patrolu i zaatakowały go defekty. Jego ciało znaleziono nad ranem. Zastrzeliły go z zimną krwią, jego własną bronią. 3 miesiące temu został ojcem. Kurwa, dlaczego akurat on? Nie znałem Chrisa zbyt dobrze, ale... wydawał się dobrym człowiekiem. Tak. Bardzo mi przykro. Mam złe przeczucia, poruczniku. Nie powinno nas tu być. Złe przeczucia, mówisz? To zrób sobie fragmentację. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za miejsce? Okej. Cześć. Jestem porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. To jest babka z ekranu tytułowego, nie? Zaraz pójdę po Elijaha. Proszę, rozgośćcie się. No jasne. Co tu mamy? Amanda. No tak, to jest nasza Amanda. Dekarekt. Rozwój kosmicznej turystyki. Luksusowe wakacje wśród gwiazd. Pięknie. Spoko, laska. To prawda. Elijah Kamski, założyciel CyberLife, odszedł z firmy w 2028. Wynalazł satyrium oraz technologii biokomponentów. Niezła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. No tak jak widać. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Nie wiem. Powiem, jak go poznam. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Connor niecierpliwy. Coś jeszcze tu jest? Nie ma tu nic więcej. Zaczekaj na androida. Och, jeny. Dobra, siadamy. Elijah zaprasza. O! Dziękujemy. Pan Kamski! Dajcie mi jeszcze chwilę. Co tu się dzieje? Co to było? Uzyskaj informację od Kamskiego. No, wyłaź, chłopie.
Młody chłopak, nie? Porucznik Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z Cyberlife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Era 9. Defektyzm się rozprzestrzenia, jak jakiś wirus. Uznaliśmy, że może pan coś wie. Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Oho, będzie pranie mózgu. Po czyjej jesteś stronie? Nie stoję po żadnej. Stworzono mnie, bym powstrzymywał defekty i to właśnie zamierzam zrobić. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? A neutralnie. Niczego nie pragnę. Jestem maszyną. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii Cyberlife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiędnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. No. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą? Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Naciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Kurde. Ja bym strzelił, ale nie chcę Henka denerwować, no. Chuj. Kurwa! Wynik negatywny. Śledztwo jest dla ciebie ważniejsze od życia androidów. Nie czujesz empatii. Absolutnie. Connor to jest maszyna z krwi i kości, nie? Dotrzymuję słowa. Zadaj mi pytanie. Powiem ci wszystko. Chcę wiedzieć, kim jest RA9. RA9. Prekursor. Pierwszy android, który się przebudził.
dziwaczny fenomen, jakby samoistnie powstała religia. Nie wiem, kim jest Era 9. Nie wiem nawet, czy istnieje. A może jest Mesjaszem? A może mitem? Ale defekty potrzebują wiary w coś potężniejszego, nawet irracjonalnej. To coś, co mają akurat wspólnego z ludźmi. Ciekawe pytanie, Connor. Ale może nie takie należało zadać. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Co jest gorsze? Od wybierania mniejszego zła. No, to jest ciężki dylemat. Do widzenia. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Ja pierdolę, zabiłeś tę dziewczynę. To nie była prawdziwa dziewczyna, tylko maszyna przypominająca dziewczynę. Przyłożyłeś jej spluwę do głowy i odstrzeliłeś kurwa pół twarzy. Zrobiłem to dla dobra śledztwa i zrobiłbym to jeszcze raz, gdybym musiał. Ty skurwysynu, nic nie czujesz, co? Jesteś maszyną i niczym więcej. Zwykłą zajebaną maszyną. Oczywiście, że jestem maszyną. A pan myślał, że ki? Ciężka relacja, bardzo ciężka relacja. No cóż. Z Hankiem już nic nie ukramy, nie? Co tu mamy? Detroit Today, bunt androidów. Osiedla w Detroit zniszczone przez szalone maszyny. Populacja świata osiąga 10 miliardów. Średnia długość życia w USA osiągnęła 91 lat. Wow. Średnia długość życia. Elegancko. Oj. Tego nie chcemy. Myślałam, gdzie jesteś. Musiałem pomyśleć. Podoba mi się tu. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzą o wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Tak, wiesz, nie mogę przestać myśleć o tych policjantach. Mogłem wtedy zdecydować o ich losie i potraktowałem ich tak, jak ludzie traktują nas. A potem zrobiłem to, o co sam ich oskarżam. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajścia. Ludzie nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Co, zdziwiona jesteś? Jak nie posłuchają, będzie wojna. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś.
Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Prawda. Opiekowałem się pewnym staruszkiem. Był dla mnie jak ojciec. Pokazał mi, że ludzie i androidy mogą żyć zgodnie. A co z tobą? Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. No to słuchaj. Co to za zagrywka? Norf, walczymy razem. Musimy się poznać, żebyśmy sobie nawzajem ufali. Ona była seksbotem pewnie. Czemu tak bardzo nienawidzisz ludzi? Musisz mieć powód. Mówiłam, że nie chcę o tym gadać. Byłam nikim. Lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi. No, tak myślałem. Zabawką dla ich przyjemności. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem. I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. Teraz wiesz już wszystko. A więc to tak. Mogłam ci nie mówić. Dobra, wyluzuj. Będą z tego dzieci, jak myślicie? Ja też coś widziałem. Klub Eden. I śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. Norf! Okej. Okay. Mamy miłość. To samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić zdanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczą, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Mogę się poświęcić, jeśli mamy zyskać wolność. Okej. Okay. Markus, nie rób tego. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Lepszej okazji nie będzie. Dobra. Ktoś jeszcze do nas dołączy. Ciekawe, co chcą zrobić, ale tego dowiemy się dopiero w następnym odcinku. Dlatego ja dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i do zobaczyska.